was free. Byłem wolny. Ale wcześniej czy później trzeba się obudzić. Witam, z tej strony Sky Shama. Dziś będzie filozoficznie. Moje przemyślenia na podany temat na podstawie przeczytanych książek, artykułów, obejrzanych filmów i wykładów. Często mi się wydaje, że przybyłem na Ziemię z innego świata. Chociaż Ziemia to piękna planeta, pełna życia, kolorów, kontrastów, to człowiek to wszystko niszczy. Niszczy w walce sam ze sobą, o władzę i pieniądze. Przy okazji niszcząc również ten piękny, dany nam do życia świat. Mam wrażenie, że mało jest takich światów w kosmosie. My ludzie tego piękna nie stworzyliśmy. Zostaliśmy sami w nim stworzeni jako istoty cielesne. Chociaż tak naprawdę jesteśmy istotami duchowymi, energetycznymi i bezcielesnymi. Ciała fizyczne są naszymi ubraniami, które możemy zmieniać, jak się zużyją. I tych ciał mamy do wyboru dużo. Nie muszą to być tylko ludzkie powłoki. To oczywiście oznacza, że wierzę też w życie po śmierci ciała. Wierzę i to od dawna, chociaż strach przed nią mamy zaprogramowany w naszym mózgu. My tego programu tam nie umieściliśmy. Ktoś inny to uczynił, nasi stwórcy zapewne. I mówię to o twórcach ciała ludzkiego, bo jak napisałem, my jesteśmy formą energii, która może się łączyć z różnymi ciałami. Tylko dlaczego nikt nam tego nie mówi? Dlaczego religie, a jest ich wiele, w większości nie uczą reinkarnacji, o życiu po śmierci, o innych światach itd.? Religie zamiast łączyć, dzielą ludzi, czym doprowadzają często do nienawiści i wojen. Zacząłem je postrzegać jako wielkie partie, zhierarchizowane, z zakazami i nakazami, które dbają głównie o własne dobro, ukrywając swoje wady i grzechy. To nie tak powinno wyglądać, ale stworzyli je ludzie, nie bogowie, i ludzie nimi zarządzają. A ludzie, jak widać, są programowalni zarówno na dobro, jak i na zło. Bardzo to widać w naszym świecie. Lubię czytać książki, jak i słuchać, czy oglądać programy historyczne. Wszędzie widzę to samo, czy jest to o starożytnym Egipcie, Chinach, Japonii, Rzymie, czy nowe czasy naszej Ameryki, to wszędzie widzę walkę o władzę między ludźmi. Czasy nie mają znaczenia. Zawsze jest tak samo. Chciwość rządza władzy i krwawych podbojów i tak jest do dzisiaj. Rozwijamy się technologicznie, ale nasza moralność stoi w miejscu, w epoce kamiennej. Widocznie tak zostaliśmy zaprogramowani przez naszych twórców. Bo musicie wiedzieć, że ludzki mózg jest jak dysk komputera. Na początku czysty, potem jest programowany. To otaczający świat go programuje, ale pewne dane są nam przekazywane w genach, które mamy po naszych twórcach. I obawiam się, że nie dostaliśmy po nich za wiele dobrych cech, co opisałem wyżej. I tu dochodzimy do tematu naszych twórców, czyli tak zwanych bogów. Według mnie człowiek nie powstał w wyniku działania jednego Boga. Jak to się zaczęło? Nikt nie wie, więc można przypuszczać, że istnieje jakaś siła, moc, którą nazywamy Bogiem, która stworzyła nasz wszechświat, zapewne nie w takiej formie jak teraz, bo wszechświat żyje i się zmienia nieustannie i zapewne jest dalej rozbudowywany i to niekoniecznie przez pierwotnego twórcę zwanego Bogiem. Tego Boga nazwałbym najwyższym. Jest on w postaci energii duchowej, ale może przybierać dowolne ciała lub wnikać w już gotowe, jak zechce i jest nieśmiertelny. Energie nie mają płci, więc jest on zarówno ojcem, jak i matką. Dlatego też najwyższego Boga wolę nazywać źródłem. Oprócz początkowego wszechświata, z samego siebie stworzył też inteligentne życie, również w postaci bezcielesnej energii, którą my nazywamy na przykład duszami albo duchami. Na początku zgromadził je wszystkie w swoim tak zwanym domu, czyli raju. Wszystkim przedstawił zasady życia. Już tam się uczyli, każdy z osobna, i dał im wolność. Mogli zostać w raju, lub mogli podróżować po wszechświecie, badać go, zmieniać, żyć w nim. Powiedział, że dopóki będą przestrzegać jego zasad, będą zasilani jego energią, która jest w całym wszechświecie. Zawsze będą mogli prosić go o pomoc, ale on musi zachowywać ustalone na początku zasady sprawiedliwości, które dotyczą wszystkich,
wszędzie i w każdym czasie, który istnieje będąc w postaciach cielesnych. Dlatego jeśli coś zepsują, kogoś skrzywdzą, będą musieli to sami naprawić. On jedynie pomoże im wskazać drogę. Na tym polega dana im wolność, czyli odpowiedzialność za swoje czyny. A droga może być wskazana w różny sposób, poprzez sny, wizje, a nawet proroków, którzy z własnej woli przybywają do tego upadłego fizycznego świata. Ale trzeba uważać, bo to sama robi też ciemna strona mocy, podszywając się pod źródło. Dlatego uważam źródło za dobrą energię, jak to się mówi, stojącą po jasnej stronie mocy, bo dało wszystkim równe prawa na początku stworzenia. Potem już nie tworzyło nowych dusz. Teraz dochodzimy do pojęcia karmy. Co oznacza prawo karmy? Oznacza, że spowiedź u księdza mało daje. Na pewno nie rozgrzeszenie, bo tak zwane rozgrzeszenie może nam dać tylko dusza przez nas skrzywdzona. U niej powinniśmy szukać przebaczenia, nie u księdza, który w konfesjonale przez 10 minut nas wysłucha, da tak zwaną pokutę i rozgrzesza nas. Przechodziłem to nieraz. Ksiądz nigdy nie powiedział: idź do pokrzywdzonej osoby i przeproś, napraw krzywdy, które wyrządziłeś. Dawał modlitwy albo inne pokuty i rozgrzeszał nas zapewne w imię Boga. Tylko że źródło nie miało z tym nic wspólnego. Tylko ja i inna osoba pokrzywdzona. Nie po to dało nam wolną wolę, żeby jakiś kapłan w kilka minut w jego imieniu nas rozgrzeszał z naszych złych uczynków. Można by powiedzieć: rób ta co chce, ta kary nie ma. Z takim postępowaniem się nie zgadzam. Właśnie prawo karmy mówi, że każdą krzywdę należy naprawić. Jak nie za tego, to w następnych wcieleniach. W sytuacji, gdy pokrzywdzony nie żyje, w prawie karmy musimy naprawić jego krzywdy w innym życiu. I jego, i moim, co jest normalne, jeśli bierzemy w reinkarnacji. Zapewne można to też zrobić, będąc w formie bezcielesnej. Ale takiej wiedzy też nie mamy, bo wiedza w naszym świecie jest zatajana przed zwykłymi ludźmi. Tak zwane elity ją mają i wykorzystują do kontroli mas. Niestety te elity są złe, ale o tym będzie dalej. Kościół katolicki wyciął wiarę w reinkarnację z nauczania, dzięki temu sam postawił siebie na stanowisku Boga. Sam zaczął spowiadać, a nawet dawać rozgrzeszenia, mimo że ani ksiądz, ani spowiadany nie mają pojęcia o skutkach właśnie odpuszczonych grzechów na innych osobach. Nie znają losów ani myśli tych osób, to ksiądz klepie swoje formułki i daje rozgrzeszenie. Jezus w świątyni rozpędzał handlarzy, którzy robili sobie bazar z miejsca modlitw. Tak teraz postępują księża, bawiąc się w Boga i rozgrzeszając. Kościół katolicki wiele złego narobił w swojej przeszłości. Uśmiercił wielu niewinnych ludzi, dlatego teraz upada. To padło go prawo karmy, czyli co zasiejesz, to zbierzesz. A na czym polega spowiedź, ta prawdziwa według mnie? Jest po śmierci ciała. Opuszczasz zużyte ciało witane przez twoich zmarłych bliskich, albo i nie. Zależy, jaki żywot prowadziłeś na ziemi. Wydaje mi się, że spowiedź wygląda podobnie do tego, co opowiadają niektórzy ludzie po tak zwanej śmierci klinicznej. Widzisz obrazy z całego twojego życia. Widzisz, jak twoje decyzje wpływały na życie innych, co myśleli i tym podobniej. W trakcie tego słyszysz pytania do siebie. Na przykład, czy mogłeś postąpić inaczej? Albo, dlaczego to zrobiłeś? I tu nie ma osądu innych. Sam odpowiadasz na te pytania. Sam siebie osądzasz. Na końcu już wiesz, co musisz zrobić, aby dostać rozgrzeszenie. Rozgrzeszenie jest potrzebne, aby móc wrócić do raju. Wyszedłeś stamtąd czysty i możesz wrócić czysty. Takie są zasady dla wszystkich dusz. Można to nazwać zbawieniem. Więc jeśli dużo narozrabiałeś w kolejnych życiach cielesnych, albo nawet będąc w formie bezcielesnej, to czeka ciebie długa droga do zbawienia, czyli raju. Tutaj można poruszyć temat zła. Skąd się wzięło i o co walczy ze źródłem? Osobiście uważam, że źródło nie stworzyło zła, tylko przewidziało, że ono powstanie we wszechświecie, ale dało duszom wolność, więc samo musiało przestrzegać własnych zasad. Czyli nie wtrącać się w ich rozwój, co by naruszyło tę zasadę. Dusze, które wyszły z raju, mają dary tworzenia i cały czas się doskonalą. Od tworzenia prostych form życia przechodzą do coraz bardziej skomplikowanych. Robią to używając samych energii myślowych, bo wszystko jest energią, dusze, ciała żywe, jak i martwe.
Nawet źródło jest jakąś bardzo inteligentną energią. My, ludzie, proces tworzenia znamy jako genetykę. Jak my, ludzie, się uczymy? Zdobywając wiedzę. A jak ją zdobywamy? Czytając, słuchając, oglądając, rozmawiając, patrząc, próbując, eksperymentując i tak dalej. Tak naprawdę uczymy się z otaczającego nas środowiska. A każdy ma inne środowisko. Na przykład inną szkołę, inną religię, rodzinę, system społeczny i tak dalej. To wszystko można nazwać programowaniem naszego mózgu, za pomocą którego działamy w tym świecie. Tutaj można w skrócie dodać, że nasze geny również podlegają zmianom pod wpływem otaczającego je środowiska. Tylko dla nich środowiskiem jest to, co jemy, pijemy, wdychamy, a nawet stan naszego systemu nerwowego. Tak zwane dusze zapewne uczą się podobnie, przemierzając wszechświat, tylko na płaszczyźnie energetycznej. Zapewne w pewnym momencie potrafiły już stworzyć tak zaawansowane formy cielesne, że chciały w nich żyć i dalej doświadczać, tylko teraz w tej formie. Co daje oczywiście nowe możliwości i doznania. Stworzono całe światy form fizycznych, lepszych i gorszych, to znaczy w różnym stopniu ograniczonych. Z dala od raju, pochłonięte nowymi cielesnymi doznaniami, dusze zaczęły zapominać o zasadach życia od źródła. Wtedy też doszło do tego, co przewidziało źródło. To znaczy, że część bardziej inteligentnych dusz zapragnie zostać tak zwanymi bogami, przywłaszczając sobie jakieś gotowe światy fizyczne z duszami w nich zamieszkującymi. Prawdopodobnie ci nowi bogowie ograniczyli te światy. Ograniczyli podstępem istoty fizyczne z duszami w nich żyjącymi poprzez usunięcie im pamięci poprzednich wcieleń, ograniczeniem ich lat życia, ograniczeniem swobody poruszania i poznawania itd. Wpojono im też strach przed śmiercią, co powodowało, że aby przeżyć, musieli walczyć między sobą i łamali tym samym zasady źródła. Zamiast źródła wpajano im wiarę w nowych bogów, którym musieli służyć, aby dostać się do raju. Co oczywiście było kłamstwem, czyli podszywaniem się pod źródło. Dusze zostały uwięzione w ciałach i odcięte od źródła poprzez utratę pamięci aż do śmierci ciała, kiedy to znów były w formie energetycznej. Ale ponieważ złamały zasady źródła, nie mogły wrócić do raju, tylko przemierzać wszechświat, który był coraz bardziej zawłaszczany przez nowych bogów. Aby mogły wrócić do raju, musiały najpierw naprawić wyrządzone krzywdy, czyli powrót do ciał i w zapomnienie. Koło się zamyka, tylko najbardziej wytrwałym udaje się wyjść z tego kręgu. Nie wolno im złamać zasad źródła, o których przypomina nam sumienie, które może być wewnętrznym głosem mówiącym nam: nie rób tego, to jest złe. O co trwa walka na ziemi? O energię z niewolników potrzebną do życia demonom. Łamiąc zasady źródła, demony straciły jego zasilanie energią, więc musiały jej szukać gdzieś indziej. Czyli z cielesnych ciał z uwięzionymi duszami. W dodatku demony żywią się energią pochodzącą ze strachu, gniewu, czyli wszelką negatywną, dlatego muszą zadbać, aby w ich światach taka była tworzona. Domyślacie się pewnie, że my tu na ziemi żyjemy właśnie w takim przejętym przez złe dusze świecie. Te złe dusze nazywamy demonami, ale one też mogą wchodzić w ludzkie ciała i żyć między nami duszami zniewolonymi. Widzimy to potem, kto i jak rządzi naszym ziemskim światem. Nasz świat jest zaprogramowany m.in. na rywalizację. Ma to dobre i złe strony. Można to nazwać tworzeniem dobrej i złej karmy. Dobrej, bo zmusza do myślenia, czyli rozwoju umysłowego. Przy rozwoju duchowym nie ma rywalizacji, bo tutaj walczymy sami ze sobą. Ale liczy się na pewno sama chęć takiego rozwoju, to jest zapewne związane z cechami osobistymi, przeżyciami itd. Zła strona to to, że rywalizacja oznacza też przeciwstawianie się innym ludziom, ocenianie ich, szufladkowanie itd., często nie mając odpowiedniej i pełnej wiedzy. To wywołuje złe emocje i złe czyny, co hamuje nasz rozwój, szczególnie duchowy. U większości ludzi łatwo jest wywołać emocje dobre i złe, bo często nie mając wiedzy, po prostu wierzą w przekaz medialny. Odpowiednia manipulacja, czyli programowanie, występuje na co dzień w mediach. W ten sposób ludzi się oszukuje, okrada, a nawet wywołuje wojny. Teraz mamy tego przykład w Rosji, gdzie zmanipulowani, oszukani Rosjanie wspierają zbrodniarza Putina. Mając wiedzę z obu stron, wiedzieliby, kto ma rację, kto kogo napadł i kto dopuszcza się mordowania.
Oczywiście Zachód nie jest lepszy od Putina. To taka sama mafia, tylko działa w bardziej przebiegły sposób. Tylko wiedza sprawi, że możesz wykryć i nie dać się zmanipulować, oszukać, okraść, czy zostać wysłany jako mięso armatnie na wojnę, co obecnie widzimy w Rosji. Ale przykładów manipulacji i programowania mamy dużo na co dzień w pracy czy życiu codziennym. Reklamy służą programowaniu. Religie również mówią tobie, w co masz wierzyć, a co potępiać. Myśl samodzielnie. W pracy trwa walka o wyższe zarobki, lepsze stanowiska, bo wszystkim wpojono kult materializmu. Dotyczy to również pracodawców, którzy nie chcą godnie wynagradzać swoich pracowników. Politycy jednak biją na głowę wszystkich swoim zakłamaniem, chciwością, ale głównie zdradą państw i wyborców, których obiecali reprezentować i bronić. Takie dusze nie trafią do raju. Złamali zasady i muszą je odkupić, spłacić długi, ale zapewne ta demoniczna ich część ma to gdzieś, nawet jeśli to wiedzą. Wolą służyć nowym bogom, mamonie, bo takie życie im się podoba. Ale nie zawsze w nowym wcieleniu można trafić dobrze. To znaczy mieć dobry wybór ciała i co dalej? Karma przecież wraca. A życie w raju na pewno jest dużo przyjemniejsze. Nie ma wojen, nienawiści, podatków, zniewolenia w ciele i w systemie itd. Jest wolność i wolna wola, ale wszystkich bez wyjątku dotyczą te same zasady. Jednak wydaje mi się, że jest nadzieja dla tych słabszych dusz, które nie dają sobie rady mimo starań na wyjście z tego mrocznego kręgu zniewolenia. Każdy dobry ojciec czy matka nie mogą patrzeć w nieskończoność, jak ich dzieci, te złe, biją i oszukują te dobre, dlatego myślę, że gdzieś w zasadach jest zapisane, że jeśli zniewolenie osiągnie pewien poziom, źródło zadziała i wszystko uporządkuje. My nazywamy to sądem ostatecznym, ale tu też trzeba uważać na akcję fałszywej flagi. Na koniec powiem, że nieważne jaką ziemską religię wyznajesz, możesz nawet żadnej nie wyznawać, a i tak będziesz zbawiony, jeśli przestrzega zasad źródła, a większość z nich zawiera się w jednej. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Czyli po prostu bądź dobrym człowiekiem. Ale dobroć nie oznacza uległość czy obojętność wobec zła. Wręcz przeciwnie, trzeba bronić przed złem tych, którzy sami nie mogą, czyli dzieci, chorych, starszych ludzi. Bo to jest zgodne z zasadami źródła. Na tym też polega miłość do bliźniego. Życie na ziemi jest trudne, jeśli przestrzegasz zasad źródła. Ale tak właśnie, specjalnie skomplikowała ciemna strona mocy. Należy uważać, myśleć samodzielnie, słuchać wewnętrznego głosu sumienia, szukać pokrewnych dusz, bo razem zawsze łatwiej. To już na tyle. Jak wam się podoba moja opowieść o bogach i niewolnikach? Macie podobne przemyślenia, czy zupełnie inne? Chętnie poznam. Napiszcie. Dzięki za uwagę. Mówił Sky Shaman.